Cześć, witam Cię serdecznie w serii materiałów wideo Po sukces z Rowińską. Po sukces z Rowińską to konkurs, który zorganizowałam w 2020 roku dla swoich uczestników szkoleń, czytelników książek i też osób, które oglądają moje bezpłatne materiały, po to, aby opowiedzieli mi oni o tym, jakie sukcesy odnoszą z tymi materiałami. Dziś zapraszam Cię do kolejnego wideo, w którym bohaterka opowie o swojej drodze. Mam nadzieję, że będzie dla Ciebie ona inspirująca. Cześć, nazywam się Iwona Kruszyńska i nagrywam ten filmik w ramach konkursu Po sukces z Kamilą Rowińską. Zapraszam Cię do posłuchania mojej historii. Kamilę po raz pierwszy usłyszałam w 2016 roku na evencie Życie bez ograniczeń, na które otrzymaliśmy z narzeczonym zaproszenie. Jej wystąpienie na tyle mnie poruszyło, że po powrocie do domu zaczęłam słuchać materiałów dostępnych w sieci. Tamten czas to był bardzo trudny moment w moim życiu. Za mną było 6 lat ciężkiej walki najpierw o życie, zdrowie, później coraz lepszą sprawność mojego narzeczonego. Czas absolutnej koncentracji na nim, podporządkowania całego naszego życia chorobie i wychodzeniu z choroby. Życia na dwa miasta, najpierw Poznań-Kraków, później Poznań-Bydgoszcz. Lata 2016-17 to był także czas, pierwszy czas w naszym życiu taki spokojniejszy. Czas, w którym nie musiałam już w 100% się angażować w sytuację, czyli można powiedzieć, odzyskałam część czasu dla siebie. Problem był tylko taki, że ja nie wiedziałam, co z tym czasem zrobić. Po 6 latach intensywnej pracy, działań, różnych emocji, nie umiałam odpoczywać. Wydawało mi się to takim wielkim marnowaniem czasu. Chciałam coś robić. Natomiast znowu wszystko, co chciałam zrobić, w kontekście tego, co robiłam przez wcześniejsze 6 lat, wydawało mi się błahe i nieistotne. Czułam frustrację, czułam pustkę, czułam też złość, bo chciałam robić, ale nie wiedziałam, co jest ważne, by zacząć robić. Wtedy sięgnęłam po książkę Kamili Buduj swoje życie odpowiedzialnie i zuchwale. Zaczęłam z nią pracować, zaczęłam odpowiadać na pytania. Niby proste, takie jak wygląda teraz Twoje życie, co lubisz robić, co jest dla Ciebie ważne, jak sobie wyobrażasz Twoje życie za kilkanaście lat, jakie jest Twoje życie marzeń, jaka jest praca Twoich marzeń. Niby proste pytania, ale dla osoby, która przez ostatnie 6 lat koncentrowała się na drugiej osobie, odsuwając w pewien sposób siebie, swoje potrzeby, były to bardzo trudne pytania. Zmusiły mnie do zatrzymania, do przemyśleń, wyrwały z codzienności. W 2017 roku przystąpiłam też do wyzwania sportowego. Wyzwania wtedy nie ukończyłam, natomiast ja dla siebie wtedy zwyciężyłam, ponieważ wróciłam po 7 latach do aktywności sportowej, która obecnie jest nie tylko dla mnie dobrym i zdrowym nawykiem, ale przede wszystkim jest przyjemnością i czymś, co lubię robić. Przeczytałam książkę Kobieta Niezależna, przeszłam kurs Kobieta Niezależna i zaczęłam pracować z dziennikiem coachingowym. Kolejne pytania, kolejne różne ćwiczenia i zaglądania w głąb siebie zaczęły mi przypominać dawno mnie, dawną Iwonę, ambitną, silną, z marzeniami. Zaczęłam sobie uświadamiać na nowo, co lubię robić, co mnie uszczęśliwia, co sprawia mi radość, co mnie też frustruje. Uświadomiłam sobie na nowo mocne strony, także te obszary, nad którymi muszę pracować. Wybrałam obszary i zdecydowałam, nad którymi warto pracować, które są mi potrzebne. Myślę, że to wszystko pomogło mi też podjąć decyzję o zmianie w 2018. Zmieniłam wtedy po 8 latach pracę. Decyzja ta była na tyle trudniejsza, że na co dzień jestem odpowiedzialna finansowo nie tylko za siebie, ale także za mojego narzeczonego, więc automatycznie pojawiło się więcej strachów przy tym i korzystając z materiałów Kamili przepracowałam sobie to, wypisałam sobie te strachy, wypisałam sobie, co się może wydarzyć, rozwiązania, alternatywne sytuacje. Dzięki temu miałam wrażenie, że wchodzę tą zmianę pewniej, że jest to decyzja bardziej odpowiedzialna i byłam w niej spokojniejsza. Po tych kilku miesiącach pracy z Kamilą pomyślałam sobie też pierwszy raz o sobie w kontekście sukcesu. O tym, że to, co robiłam wcześniej, to naprawdę jest coś. Wcześniej o wielu osób słyszałam, że jestem silna, że świetnie sobie radzę. Natomiast zawsze wtedy odpowiadałam, no co ty, słuchaj, każdy w takiej sytuacji zrobiłby tak samo, zachowałby się tak samo. Ale po pracy i po uświadomieniu sobie pewnych rzeczy pomyślałam sobie pierwszy raz o sobie, wow, Iwona, ty naprawdę to zrobiłaś, ty nie poddałaś się wtedy, ty ogarnęłaś rzeczywistość, zorganizowałaś koncerty charytatywne, zorganizowałaś akcje charytatywne, prowadziłaś bloga, a przy tym przede wszystkim wspierałaś Krzycha, dałaś mu poczucie bezpieczeństwa i dałaś mu poczucie siły, aby walczył dalej. Czułam się wtedy po raz pierwszy naprawdę taka silna i dumna z siebie. Dziś
Myślę, że jeszcze bardziej doceniam czas, który mam, doceniam życie. Wiem, kto jest dla mnie ważny, co jest dla mnie ważne. Po raz pierwszy od dawna wiem nie tylko, czego nie chcę, ale przede wszystkim wiem, jak chciałabym, żeby to moje życie wyglądało, żeby wyglądała nasza codzienność. Jestem też spokojniejsza. Dlatego dziś jestem wdzięczna, że w 2016 roku trafiłam na Kamilę i że miałam w sobie tyle sił, żeby podjąć pracę z jej materiałami. Dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Witam Cię ponownie. Mam nadzieję, że inspirująca historia spodobała się również Tobie, ponieważ ja byłam pod ogromnym wrażeniem. Wiem, że oczywiście każdy z nas odnosi inne sukcesy i na inną miarę, ale jeżeli te właśnie materiały, o których opowiadała nasza bohaterka, są dla Ciebie inspirujące i interesujące, to ich lista znajduje się teraz w opisie do tego odcinka wideo. Skorzystaj również i rozwijaj się oczywiście na miarę swoich możliwości i realizuj swoje marzenia. Do zobaczenia!